Siemano wszystkim, z tej strony Fumabera, to jest kolejny odcinek z gry Grid 2019. Ostatnio leciliśmy z zawodami stok. No i dzisiaj polecimy sobie z zawodami tuner, tylko patrzę, ukończ Unlimited. A, czyli to, dobra. Power, nie? Tak, tak, dokładnie. Lub coś tam innego, no nieważne. Nowe autko sobie kupujemy. O, to jest bardzo dobre. Większa moc na pewno od tego pierwszego i mniejsza waga. Aha, ale tutaj mamy tylny napęd, a tu mamy przedni napęd. Napęd na 4 koła. Pytanie tylko, czy to moment? Nie, waga minimalnie więcej się zwiększa. No, wiadomo, ten napęd na 4 koła jednak robi swoje. No, dajcie mi tutaj dokładnie się rozejrzeć. To nie sądzę. O! No to ja myślę, że faworyt jest, kurde, jeden. Kurde, znowu kliknąłem Enter zamiast F2. F1 barwy. No kurde, ja się tam zastanawiam, porównuję 3 dni, a tutaj taka fura stoi i czeka. Całkiem niezły ten zielony. Ale to jest też nie najgorsze. Tu wybierzemy sobie to i nie będziemy ten już się tym bawić w kolory, bo kolory mi się podobają. Jednak z tych szybkich chyba będę korzystać, z tych już gotowych malowań. 3 okrążenia, 4 kilometrowa trasa. Zobaczymy, jak tym się jeździ. Tym powinno się jeździć fenomenalnie. Przyczepność powinna być genialna. No i zobaczymy. No, przyspieszenie też powinno być dobre. Chociaż nie ukrywając, trochę to auto waży też. Jak gdyby stosunek mocy do masy jest 1:1, nie? Dobrze się zapowiadają. Kriste, co ty... A właśnie mnie poinformowano, że za parę sekund będzie start. Co jest, kurde? Co jest, kurde? Czy to auto do driftu? No na zakrętach jest masakra. Oh my god. Jakieś lekkie drifty tu są uprawiane, kurde, ale... Get out of my way! Pastor? Co to przede mną idzie? Chyba to samo, nie? Au! Nie, dobra, w pierwszym okrążeniu to my ogarniamy dopiero auto. Ja myślę, że dopiero w drugim się rozkręcę. Co za menda. Jesteśmy pierwsi, ale to tylko chwilowo. Będzie zakręt w prawo. Ten niestety mnie zamknął na zakręcie. Co ty na to? Panie zamykaczu? Oj! Cofnijmy to sobie. Tutaj myślałem, że o wiele szybciej to zahamujemy, ale... Z
Strasznie jakoś tak dziwnie hamuje to auto. Nie, ogólnie się dziwnie zachowuje. Dobrze, że nie wziąłem, kurde, z tylnym napędem auta. Bo by była lipa. Mamy. Nie będzie nam już przeszkadzać. A i po zewnętrznej. Damn it. Pełna moc, pełna moc. Tunel i wyprzedzanie. Tak jest. Aj! Aj! Tamtemu pomogłem się dostać na pozycję do przodu, nie? Aczkolwiek tutaj nie liczy się pozycja, tylko czas, no ale oni mi przeszkadzają, kurde. Ja bym miał lepszy czas, gdyby nie oni. No ale o to w tym chodzi. Znowu tutaj za szybko w ten zakręt wszedłem. Ale już nie będę mieć okazji się poprawić. Pełna moc. Tu chyba jest meta, nie? No. Pierwsze miejsce. Adios. No mając takie auto, myślę, że to nie było trudne do zrobienia, nie? Znaczy te pierwsze tutaj jakby sekundy były szokiem takim. Jak to auto się prowadzi, natomiast no już później było do ogarnięcia. Troszeczkę prostsza trasa, mniej tych zakrętów, więcej prostych, więc będziemy mogli korzystać z naszego ograniczenia prędkości, które wynosiło chyba 305 na godzinę. Znaczy nie wiem, czy to ograniczenie, no to po prostu już nie ma więcej przełożeń, tak? To już było na szóstym biegu, piłowanie auta. Ten tor jest nam bardzo dobrze znany. Z tym mamy zadzierkę, no dobra. Nie wiem, w poprzednim wyścigu nikt do mnie się nie purał. Nie pultał, ani nie burał, a teraz nagle gościu jest na mnie uzięty, nie? To ciekawe, no ale... Przyhamowałeś. I to był twój błąd. Więcej mocy, więcej mocy. Tak jest, tunel, wyprzedzanie. Full power. Dobra, o, bardzo dobre hamowanie późne. Moment, moment, muszę go wyczekać. Troszkę przyciąłem. Ale chyba się nikt nie obraził. Son of a bitch! In your face. Gdzieś jak mnie kurde wtedy tam zamknął? Na tą prostą, jakżeśmy wyjeżdżali, kurde, ja go chciałem z lewej brać, z tej górki, jak zjeżdżaliśmy, a on... A on, kurde... I'm sorry... A on mi specjalnie na lewą zjechał. Zobaczcie, ten przyklejony, jak kurde... Przyklejony przy tej linii, kurde, jechał. O, to już... Co? Jak to szybko minęło? Ten przy linii jechał, nie? A tamten, kurde... W
momencie, kiedy go zacząłem wyprzedzać, to specjalnie zjechał na lewą stronę, nie? Żebym go nie mógł wyprzedzić. Wjechałem mu w dupę przez to. To powinno być dopiero karalne, kurde. Ja powinienem dla niego być zły, a nie on na mnie. Nie, tutaj to szybko, bardzo szybko poszło. No ale przyjemny wyścig, bardzo fajny. Podobało mi się. I złotko wpadło. Tutaj ten jeden brąz mnie, kurde, martwi. No ale tego, tak jak mówiłem, nie będę powtarzać. Lecimy z kolejnym wyścigiem. Time Attack Trophy. 4 rundy. Matko jedyna. Tu nie kupujemy auta, tak? Jedziemy tym, którym już żeśmy jeździli. 3 okrążenia. Krótkie, ale... No ale to auto nie jest tak szybkie jak tamto. Poprzednie. Także no, tutaj długo nam zejdzie, nie? Zwłaszcza, że 4 wyścigi aż będą. No ale postaram się jak najszybciej to przelecieć. Zaraz rozpocznie się pierwsza runda. Kristen, co o tym już się rozpoczyna, więc nawet nie rozpoczynaj swojego gadulstwa. Całkiem inne prowadzenie. Ospałe, takie kurde, takie jakiegoś grubasa, nie? Jakby co najmniej to, nie wiem, ciężarówka była. Takie to ma przyspieszenie teraz, porównanie do tamtego. I te ruchy takie ospałe, kurde, jak leniwiec, nie? Dynamika w ogóle inna. Ale to lepiej. Pierwsze miejsce. Bo mi nikt nie przeszkadzał, ale teraz już zacznę. Ja ich całe okrążenie doganiałem, ale... Ale coś nie mogę ich w ogóle. No właśnie, gorzej. Nie mogę ich dogonić. Bajo. Jak poprawimy wynik? Nie bardzo. Aczkolwiek minimalnie. Chyba. Złapię cię. Nie wiem kiedy, ale cię złapię. Może teraz? Znowu gorzej, no bo przez wyprzedzanie, kurde. Wszystko przez wyprzedzanie. Tak naprawdę wygramy tym pierwszym okrążeniem. Bo tam był czysty przejazd. Dokładnie tak. Trzy okrążenia, bardzo banalna trasa, także zobaczymy, jak to pójdzie. Myślę, że w pół godziny
się zmieścimy z odcinkiem. Skoro tu już tylko 3 wyścigi zostały. Słońce już zaszło w Szanghaju. Przed nami pojawiają się gwiazdy. Krzysztof, dobra, przepraszam, ale zaraz start. O, jest wkurzony gość znowu. Pomimo tego, że poprzednio go nie było, ale teraz jest. To najważniejsze. Jo, komenda, no. Ha! Ja go nawet nie dotknąłem, sam tak pojechał. Kiepsko, no, że ten przód tutaj zahaczyłem o barierki, ale chyba się nic nie uszkodziło. No wolniej, ja wiem, że wolniej, bo kurde, trzeba było wyprzedzić dwóch bałwanów, nie? Dwa ślimaki, kurde. Już się poprawiam, a przynajmniej się staram. Tylko nie wiem na jak długo, bo to kolejny przede mną jedzie. Złapmy trochę tunelu. Kurde. Za wczesne hamowanie. No jak ja tu okrążenie robię w minutę, no to taki wyścig trwa około 3 minuty, nie? Max 4. Po zewnętrznej, kurde. To będzie chyba najlepsze okrążenie. Bo tutaj w miarę czysto jadę. Z nikim się nie muszę przepychać. A nawet jeżeli już wyprzedzam, no to czysto, nie? Chciałem bokiem wjechać, zobaczyć czy jest za to achievement, ale nie zdążyłem. No, miażdżąca przewaga nad rywalami. 22 poziom, no proszę. A zatem trzeci wyścig. 3 okrążenia, 2,6 km, trasa. Będzie fajna, długa, prosta, już mi się podoba. Tam na pewno prędkość maksymalną rozwiniemy, tylko ten jeden nawrót będzie ciekawy. Tam podejrzewam, że będą sypały się wyprzedzenia. Ile to cacko pociągnie? Nie za dużo. Lekko ponad 200. Oj, jakieś lagi. Ej.
Tunel, tunel, tunel. I wyprzedzanie. Ale ostro, kurde. To było już najbardziej późne hamowanie, jakie tylko się chyba dało zrobić. Wątpię, żeby się dało później, bo to już ledwie wyrobiłem. No będą mi zaraz przeszkadzać ci. Dwaj przynajmniej, albo jeden, a nie, bo to... O, what the hell! Facet wypadł z trasy, kurde, bez kitu. Ten mi zostawił miejsce, dzięki. Jakbym miał możliwość włączenia awaryjne, to bym ci mignął, nie? Ale... ale nie mam. Tym razem czyste przejazdy. Może jeszcze tutaj złapiemy ten tunel aerodynamiczny, to jeszcze kawałek pojedziemy szybciej, tylko byle mu się w dupę nie wyrąbać. Bo wtedy nas przyhamuje, dobra, nie będziemy ryzykować dłużej. Pięknie. Minuta 10. Tym razem ciutka za późno. Ale też nie najgorzej. A jednak gorzej. Króciutka, fajna trasa. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Tego mamy. No i ciutkę gorzej. Przez to wyprzedzanie. Pełna moc. Uwolnić wszystkie konie mechaniczne. No i jest meta. Elegancko. Trzy szóstki na końcu. Przypadek? Nie sądzę. No. Mamy to. Ostatni wyścig został. Czwarty. Do przejechania. A no tak, oczywiście poziom jeszcze, ale nie zdobędziemy za szybko. I trzy okrążenia, what? 6 ponad kilometrowa trasa. Jezus. No dobra, no. Ale taka w miarę spoko, nie? Się wydaje. To w takim razie tu była chyba 3 kilometrowa? Nawet nie całe 3 kilometry mieliśmy trasy. No to tutaj bym stawiał, że na okrążenie zejdzie jakieś 2 minuty. Mniej więcej. No a jeszcze deszcz, to już tym bardziej. Jak go tu wziąć? A na przykład tak. I mieć gnoja z głowy obrażonego.
dłużej niż 2 minuty będzie. Dwie i pół minuty. Demet, mogłem go wtedy po zewnętrznej wziąć. Ostro. No słabiej. Najmocniej przepraszam, nie chciałem, żeby tak wyszło, ale no, ale wyszło. No, ej, no jakim cudem on ma lepsze przyspieszenie? Ja mam najlepsze przyspieszenie, kurde. Zawsze takie auto brałem, z najlepszym przyspieszeniem. Najgorsze, że to jeszcze jedno okrążenie będzie, kurde, i odcinek będzie powyżej 30 minut, no ale niestety. Nic na to nie poradzę. Takie wyścigi dawali. Tak, powinienem zawsze ten zakręt tutaj brać, a pierwsze dwa okrążenia niestety uniemożliwiały mi to. Ten ma chyba krzywo troszeczkę zderzak, nie? Ten przed nami. Aczkolwiek teraz już ma nagle równo. O! Raz mu odpada, a raz się nagle przyczepia. Magia. Niestety, ale chłopaki będą mi przeszkadzać. Bajo. Lecimy, lecimy. Dobrze by było, jakbyśmy już nie musieli wyprzedzać, ale... Oh no! Ale mimo to jesteśmy tutaj szybciej.
Tylko nie hamuj, tylko nie hamuj. Nie ma po co. Dobra. Kurde, do dupy to wyszło. Tunel jeszcze chwycimy. Minimalny, ale zawsze coś. Oj, oj, dobra, mamy to. Kurde, prawie usnąłem przy tym wyścigu. Ten już był troszeczkę długi. No i 23 poziomu nie udało się wbić, ale myślę, że to żaden problem. Pierwsze miejsce, nie mogło być inaczej. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie go. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, pa pa.